czasach posła Ignacego Góralskiego obecny Pałac Prezydencki nazywał się Pałacem Rady Ministrów, a przedtem Pałacem Namiestnikowskim. Oto zaproszenie od prezydenta Rady Ministrów Paderewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i jego żony na raut dla posłów, w tym dla mojego dziadka, posła Ignacego Góralskiego w dniu 19 lutego 1919 roku na godzinę 20 z minutami. W stulecie niepodległości Polski chciałbym pokazać Pałac Prezydencki, w którym bywał 100 lat temu mój dziadek, ówczesny poseł na Sejm Ustawodawczy.